Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale, moi drodzy, moi mili. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam Kayna z Zoe. Jest to bardzo ciekawy deck, który pojawił się bardzo szybko, gdy tylko nowe karty się pojawiły. Słuchajcie, zamysł ogólnie był taki w tym deku, żeby grać pod kradzież życia. Targon i kradzież życia to naprawdę dobre połączenie. Jako że w mecie przede wszystkim jest teraz Miss Fortune razem z Twistedem, niesamowicie wysokie win ratio plus bardzo dużo gier, no to ten deck doskonale się sprawdza. Przy okazji, słuchajcie, Kayn był jako pierwszy, tak, najbardziej chcieliście go zobaczyć, to teraz po prostu drugi odcineczek właśnie z tym bohaterem, zobaczymy czy mi wyjdzie, dzisiaj pogramy sobie rankę dziki, ale przed samymi bitwami oczywiście prezentacja talii. Na start, słuchajcie, chyba trzeba powiedzieć o samym Kaynie. Pamiętamy kultyści, te sprawy, gdy uda wam się rzucić 3 razy jednostki kultystów, dobieramy Kayna. Kayn natomiast, pamiętacie, wyzwanie, późna runda, stakujący się bohater. Gramy ogólnie, słuchajcie, będę tłumaczył raczej takie ważne rzeczy, nie tłumaczył same karty, tylko ważne rzeczy związane właśnie z tymi kartami. Moi drodzy, raczej raz tutaj zmiażdżenie, potężne obrażenie i leczenie swojego Nexusa, jak wspominałem, kradzież życia, a on tutaj doskonale dodatkowo leczy. W teorii można oczywiście cienić z tego tutaj grać skrytobójca, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy przeciwnik nie ma nieuchwytności, tak? I wtedy można fajne obrażenie. Szczerze, porównując te dwa piki, to dla mnie oczywiście tylko i wyłącznie Rust. Najlepszy. Moi drodzy, oczywiście musi być tu Zoe. Zoe, pamiętajcie, ze swoim stackiem jest super. Jest tu faktycznie ten awans do zagrania. Po pierwsze dlatego, że możemy dawać punkciki zdrowia na różne sposoby. Jak widzicie tutaj dzwonek, tutaj wzmocnienie dla Zoe może być, pamiętajcie, 1-2, więc w miarę szybko to dostanie. Mamy tutaj bardzo fajne karty, jeżeli chodzi o wzmocnienia, więc Zoe raczej nie stracimy. Moi drodzy, można, fenomenalna karta, uwielbiam ją. Zauważcie, że ona, dajemy magnetyt i on pozwala dawać tej karcie wsparcie. I działa podobnie jak Esmus 1-1. Natomiast, słuchajcie, jeżeli nie chcecie rzucać tego wyposażenia, możecie wydać 8 punktów, aby przywołać, tak? No, zagrać w tym przypadku Horazi. Horazi jest bardzo fajny. Świetna znowu karta pod wsparcie, bo daje dokładnie te same słowa, które ma ta karta i dokładnie te same statystyki karcie, którą wspiera. Rewelacja, to działa z Zoe, słuchajcie, świetna sprawa. Księżycowa kaskada, znacie mnie nie od dzisiaj, wiecie, że twierdzę, że to jedno z najlepszych zaklęć. Tutaj mamy kultystę, żeby wyciągać, zauważcie, tego Kayna przez warunek, ale powiem wam, że 3 punkty obrażeń to całkiem niezła liczba, bo faktycznie możecie znaleźć tutaj Kayna. I ja faktycznie, słuchajcie, gram. Lub wyposażenie, także możecie też grać wokół magnetytu. Śmieszne są te nazwy. Strażniczka, zobaczcie, kradzież życia, bardzo fajna karta, słuchajcie, Zoe. Na stole, super sprawa. Pamiętajcie, że Zoe też przy uderzeniu tworzy mapę. Czy tak dobrze nazwałem kartę? Tak, mapa. Możecie wezwać jednostkę i jeszcze więcej, słuchajcie, jednostek. Bo tutaj tak wbrew pozorom, czy tak duże, 23 jednostki, no nie jest tak sporo. Nie jest. Uważam, że nawet zaklęć jest 14, tylko wiecie, a tutaj Zoe to robi to zaklęcie, tu mamy jeszcze artefakt, wyposażenie oczywiście. Wiodący do tych, powiedziałem wam, że kradzież życia, ale także leczenie Nexusa. Jeżeli chodzi o kradzież życia, to przede wszystkim iskierkowy motylek. Zauważyliście, że mamy tutaj dużo wzmocnień i bardzo dobrze odnajduje się w tej kompozycji wędrujący pasterz, który może improwizować konkretną jednostkę, w tym przypadku na przykład Zoe ze zwiadem. Ładnie. Wściekły władca, świetna kontrola razem z Kaynem, albo kartą, która ma oczywiście item. Świetna zbiegła zwiadowczyni, bardzo lubię tę kartę, kultystka, więc szybciej wyciągniecie. Kogo wyciągniecie? Oczywiście Kayna. Moi drodzy, nie dbamy, no koniecznie, żeby wskrzesić Kayna, który może zginąć, bo ogólnie Kayn jest tu dosyć ważny. Ogólnie widzowie, zamysł jeszcze tutaj na koniec finisher, żeby pozbyć jakieś trudne jednostki do zabicia. Zamysł jest taki, że możecie ratować te wszystkie jednostki, bo macie dużo wzmocnień, dużo zaklęć i przede wszystkim przeciwnik za szybko tej gry nie skończy przez kradzież życia. Ale jest bardzo ważna rzecz, musicie te karty po prostu bronić. W przeciwnym wypadku przeciwnik was zmiażdży. Ja jestem ciekaw, czy uda mi się znaleźć talię agro. Raczej nie chciałbym jakiejś takiej hardej kontroli, bo to może być dla nas zbyt trudne do wygrania, ale miejmy nadzieję, że się spotkam z jakimś agro. Naprawdę chcę zobaczyć, czy jest potencjał na wygrywanie gier. Ja pamiętam, że kiedyś spotkałem, grając MF-ką, ten deck, troszeczkę oczywiście zmieniony, bo to jest wersja od widza. Nie wiem, czy on ją robił, czy wziął z neta. Postanowiłem po prostu to nagrać. Pozdrawiam, burza. Moi drodzy, no i słuchajcie, wygrałem. Było ciężko, ale wygrałem, także zobaczymy, jak mi pójdzie. Widzowie, zapraszam was na 3 gierki tradycyjnie, tym razem rankedy, bo jest potencjał, żeby wygrywać. Po prostu. Jedziemy.
Na pierwszy strzał kto idzie? Kto idzie, moi drodzy? Jestem ciekaw, kto wygra ten matchup. Serio. Bardzo dobra Zoe. Mamy wzmocnienie Zoe i mamy kolejne wzmocnienie Zoe. Kane... Dopiero piąta runda. Trochę blokuje mi miejsce, bo jak będę grał po kultystów, to i tak go dobiorę. Martwi mnie tylko to, że nie uda mi się tak szybko skorup rozwalać. Nie mamy tokena. Token po naszej stronie byłby świetny. Pamiętajcie, że przeciwnik może mieć zaklęcie w następnej rundzie, żeby pozbyć się naszej Zoe. Nie mamy wyposażenia. Nie możemy uruchomić. Nie mogę tej karty na razie grać. Wolę zrobić 1-2, bo on może zagrać pajączka. Zobaczymy. Zagram tu pod Zoe mimo wszystko. Tak, tak. Chcę wybejtować zagranie. Tu pajączek może polecieć. Oczywiście znamy zaklęcie, tak? Co ty tam robisz? Zauważcie, że w następnej rundzie mam pasterza, który wzmocni Zoe i byłoby naprawdę smerfastycznie. On nie może dograć za jednostki, więc jest duża szansa na to, że po prostu będzie chciał znowu dobrać, po prostu dograć jakąś jednostkę, na przykład do dominację pod skorupy. To byłoby dla nas świetne, oby tylko nie grał zaklęć teraz, bo szkoda mi tej Zoe. Mamy ruch, super. Zoe nasze dostaje punkciki. Kocioł bólu jest rewelacyjny. Zastanawiam się, czy w tym matchupie, bo tak, to jest 2-2, jakby nie patrzeć aktualnie. On nie ma nieuchwytności, więc zagram. Ktoś widział kliki, ja zgubiłem swoje. Dwie karcioszki już zagrane. I co najważniejsze, mamy zwiat. Ta karta będzie służyć nam za blokera. Nie mamy niestety punktów na Elis. Więc szkoda. Chciałbym to zagrać powoli. Super, że mamy Kane'a. Pójdę pod Kane'a, bo ta karta dostanie buffa. Pajączek, zobaczcie, nie jest w stanie nam pozbyć się tej karty. On, powiedzmy, że rzucił w miarę drogą kartę. Dorzucamy Esmusa i gramy wokół nieuchwytnych jednostek. Podoba mi się. Te karty mi są potrzebne do bloku. Chodzi o to, żeby on nie miał... Bo i tak kradzieżą nadrobimy stracone punkty. On sobie blokuje miejsce na stole, więc nie będzie mógł tak szastać skorupami. Ja wam mówiłem, nie warto zazwyczaj w takich matchupach jak my mamy zabijać nawet jakoś tutaj tych kart, bo po prostu będzie mieć problem z karciuszkami. Po drugie, mamy teraz Kane'a i jeżeli on rzuci coś drogiego... Skierkowej, wiadomo, wolałbym Kane, bo Kane ma tutaj Viego. Viego jest bardzo drogi. Mamy wyposażenie niestety tutaj na Zoe. No i on ma bardzo dobrą tarczę magii. Kane na szczęście będzie mógł uderzyć, może popełni błąd. Uderzy nas ten Viego, niestety. Wow. Chciałbym tutaj jakoś inteligentnie zagrać. Zastanawiam się, czy mogę kończyć grę, bo na pewno ma zemstę. Będzie cały czas można czwórkę dograć. No zagrajmy po tej skierkowego. Mamy blokerów na tego Viego. Oj, zabicie całego stołu. Teraz tak sobie pomyślałem, byłoby dla nas tragiczne. Ale on nie gra zabicie całego stołu. Oczywiście, słuchajcie, idziemy pod obrażenia. Myślę, że tutaj zabiję tego pająka. A tutaj, jak widzicie, 7 punktów. Podoba mi się. Stack, więcej punktów. Tylko jak się pozbyć tej karty tutaj? Tej tarczy magii dokładnie, bo ten Viego jest zagrożeniem, ale cały czas mam blokerów, także wszystko gra. Trochę zainwestowałem. Nie, troszkę zainwestowałem w Zoe. No ale cóż. No tym zagraniem gry nie wygra, po prostu. Tym zagraniem gry nam nie wygra. Mój przeciwnik. A tu zobaczy, że mamy szykocią, mamy świetne karcioszki. Ja sobie poszukam karty nieuchwytnej. Nie znalazłem.
Uciszenie na skorupę może być niezłe. No bo on na razie gry nie wygrywa, widzicie to. Chyba że Atrocity jakieś poleci. Ale za chwilę awans Kane'a. Kane może polecieć w... Możemy tu polecieć w skrytobójce, bo chodzi o obrażenia. Jeszcze kradzież życia. Tak jak mówię, jedynym zagrożeniem jest dla nas Viego i Atrocity, ale mam odpowiedź. Kolego drogi, przyjacielu, pozbądźmy się tej szóstki. Dwie piątki, tutaj będzie zaraz awans. Jak zdjąć tę cholerną tarczę magii i jeszcze to jakoś wygrać? Bo ile ty masz staków? 6 na 20. I po tym, jeżeli tak zrobię, będzie mieć awans. Wow. Ale to wygląda świetnie. Bo ta karta nam nic nie zrobi. Tylko problem jest taki, że ta karta może tylko uderzyć. Ale tu już nie ma postrachu, tylko w jego 3 blokujemy. Inteligentnie. Ten Viego straszy. A pytanie, czy będziesz mieć awans? Oby nie, bo to nas zabije. Raz tutaj, przepraszam, Kane nie mógłby nikogo zabić, więc jesteśmy jeszcze daleko od zwycięstwa. Tutaj jest 10 na 20, trzeba się pozbyć jakoś tej karty. Zastanawiam się, czy w następnej rundzie nie zaryzykuję i po prostu nie wygram gry. To jest ryzykowne, ale jeżeli ma Atrocity, to wygra tę grę. Po prostu, widzowie, on wygra tę grę. A tutaj mam jeszcze przywołanie, jeżeli miałby nam za... Ale on ma zabicie, zobaczcie, niestety. Szkoda, szkoda tego zabicia. No ale tu byłby awans i tutaj byłoby blisko wygrać grę. Zrobił nam problem tymi dwiema jednostkami. Zoe ma tylko 1-1. 8 punktów. No bez Zoe to ja tej gry na pewno nie wygram. Zoe potrzebuje. Chyba że nam zabije teraz Kane'a. Kane może zabić tutaj. Będziemy mieć silną kartę. I wystarczy jakoś zablokować tego pana. Szkoda, że nasza szóstka tutaj nic nie zrobi. Widzicie, problem jest taki, że kiedy zabijam te karty, to jemu jest to na rękę, bo nam będzie kradł. Mam za mało, słuchajcie, punktów, żeby wygrać. Dobrze w sumie, że tamto zabicie poleciało teraz, tak, bo byłby mały problem. Nie wiem jak się pozbyć, słuchajcie, tych kart tutaj. Muszę się obronić w następnej rundzie. I nie mam pojęcia jak to zrobię. Bo bardzo dużym zagrożeniem jest Viego, który będzie nam kradł karty. Ta pauza jest dla nas ok. No właśnie, nie jest okej. Cienie ujawniają nową broń Darkinów. Bo nie będziemy mieli czym blokować. Zobaczcie, szóstkę spaliłem i będzie nam kradł. Dobra, pauza. Szkoda, że dostał tarczę magii. Zobaczcie, gdyby nie tarcza magii, pozbylibyśmy się dawno tej karty z uderzeniem szóstki. Jedyne co musimy zrobić, tylko czy ty masz miejsce na stole? Żeby ukraść kartę? Nie, ale ty zabijasz. No właśnie. No i nie mamy jak zablokować kart z postrachem. Robi się cieplutko. Przeciwstaw mi się, a zginiesz! No właśnie, szkoda, widzowie. Szkoda tej tarczy magii, no ale co? Za dużo jest obrażeń, zobaczcie.
Tu nic to nie zmieni, widzicie. Nie jestem w stanie zablokować, zobaczcie, idealnie 18 punktów. Nic tutaj nie zrobię, jak dorzucę, bo tutaj obrażenia lecą później. I tu już równo jest 20, zobaczcie, nie? Szkoda, szkoda tej gry, widzowie, no ale takie jest życie, tak? Ta tarcza magii tutaj, było uderzenie, było zabicie. Niefortunnie, niefortunnie myślę. Nie mogliśmy grać wokół skoru, bo przeciwnik to po prostu ominął granie pod skorupy. Ta jedna zrobiła mu grę po prostu. Szkoda, widzowie. Mówi się trudno, jedziemy dalej. 15 punktów straconych, 30 się zyskuje, no to źle nie jest. Ewidentnie te zmiany ostatnio... Na duży plus oceniam, jeżeli chodzi o słuchajcie, punktację wygranych i przegranych gier na tych niższych. Nie wiem, jak to jest wyżej. Z tego, co czytałem, no to tylko tak naprawdę na złocie się to zatrzymuje. Zobaczmy, czy będzie jakiś agro deck, czy jakaś kontrola. Gramy na timelinesy. Znamy temacik, słuchajcie, zaklęcie za jeden, no i czyszczenie stołu przede wszystkim. Znowu niefortunnie, jest Esmus, brakuje Zoe. Szóstka na ten matchup. Tylko jedną mamy kopię, przypominam. Zaryzykuję z taką dosyć trudną ręką, ale znajduję Zoe. No ale z drugiej strony on ma Mystika, zobaczcie, w następnej rundzie. I token ataku i tak po jego stronie jest. No nie dopisuj nam szczęścia, szczerze mówiąc. Nie dopisuje nam. Pokażemy im, gdzie przydadzą się ich zaklęcia. Spróbuję zagrać 1-3, bo to jest jedyna opcja, żeby uratować Zoe przed stratą, a później i tak mamy tarczę, więc... Nie będziemy grać tak, jednak zagramy w ten sposób. Okej. Jak stracę, mówi się trudno. Wiecie co, i tak zagramy tutaj trójkę. Wiem, że straciłem 2 punkty, ale udało mi się zaatakować. Przyjmę to chyba na klatę, bo mamy potężny atak w następnej rundzie. Item jest. Wzmocnienia są. My gramy pod kradzież życia, więc się tego nie obawiam. Nawet, słuchajcie, pułapki mu nie pomogą. Ale musimy tu zajrzeć koniecznie trójeczkę. Jest na Kejna rzecz. Ładny dzwonek. I gramy sobie tutaj, bo wiadomo... 2-1 jest ok, bo tutaj jeszcze mamy punkciki many. I mamy ratowanie Zoe. No to musiałby zagrać, słuchajcie, aż 2 mistyczne pociski, żeby się jej pozbyć, a te obrażenia będą naprawdę, naprawdę dobre. To jest ta wersja z Ornem i Caitlyn. Uważam, że to dużo lepiej można grać na przykład z Jaxem. Ciekawe. Mamy szóstkę. Chciałem zostawić ją na Trandla, który może się pojawić, ale poczekajcie, stracimy. Spokojnie. 5 punktów, okej, nasze karty są tu fajne. Myślę, że tę kartę lepiej zostawić do ratowania. Ajajaj, finansista jest tu niezły. Tak, finansista jest niezły. Mamy dużo zaklęć, zostawiam taką rękę. Raczej open. Niestety w Zoe. Wolałbym coś innego, szczerze mówiąc. I w następnej rundzie zobaczysz, że zbiegła robi tu dużo. To ziemia troli. Wow. Zabijmy mu tego Trandla. Będzie można też zagrać tutaj dwójeczkę ładnie. Dużo obrażeń. No i słuchajcie, to jest ryzykowne, bo może pułapka nam wypaść. Nie wiem, czy to jest ryzyko. Igram troszkę z ogniem. Oj, igram, widzowie, bo 2 mistyki jest po nas, a jak kradzieży życia dalej, zobaczcie, nie mam. Zobaczcie, co tu się stało. Musimy grać... Tarcza magii byłaby niezła. Zagrajmy sobie tarczę. Tu myślę, że poleci jakiś bejcik.
No ale słuchajcie, brakuje nam kradzieży życia, gdy gramy pod kradzież życia. Kane'a nie dobrałem. Druga karta, żeby chyba kończysz grę, 2x6 zagra. W sensie w podwójne obrażenia. Mamy mały problem. Szukam kradzieży życia teraz. Znalazłem. Kudło obdarowuje za opłatą. Jest prawie awans. Tylko i wyłącznie Caitlyn plus ta karta, która się teraz pojawia, może blokować tę. Musimy tu atakować oczywiście. Kto tu poleci? 4 punkty obrażeń, jesteśmy w stanie zabić tę kartę. Niestety poszedł na blok. Nie chcę, ale muszę. Musimy po pierwsze zabić tę kartę, przywrócić sobie więcej HP i jakimś cudem obronić się w następnej rundzie. Zoe ma prawie awans, zobaczcie, jest jedna karta do awansu. Ta albo ta. Jak trzeba będzie, to poświęcimy tu nawet Esmusa. Kane, późno, zobaczcie, bardzo późno Kane. Ale przy dobrych wiatrach jesteśmy w stanie zagrać 2-1 i awans, ale ona atakuje. No dobra. Jest tu tarcza magii. Kane pojawia. Muszę tak grać. Esmusa oczywiście chcemy stracić, bo tu jest awans Zoe. I najlepiej, żeby wszystkie te karty dostały to. Więc zagrajmy to powolutku. Poczekajcie. Karta za jeden. Błagam. Tej karty nie rzuciliśmy na stół, więc mamy awans. No i zobaczmy, tu jest blisko, żebyśmy przegrali grę. Zoe ma awans. Potężne tutaj będą zagrania z naszej teraz strony, moi drodzy. Mamy 2x zwiat lub ewentualnie wyzwanie, słuchajcie. No jeżeli skończy teraz grę, mówi się trudno. Szuka. Zobaczcie, że szuka czegoś. O, zobaczymy, czy znalazł. Zoe, czy o, ty masz odpowiedź na Zoe? Możesz mieć odpowiedź na Zoe w następnej rundzie. Ale my wygrywamy grę. Zastanawiam się, pytanie tylko jest jedno. Czy open attack widzowie w następnej rundzie, co mnie martwi? Myślę, że szóstka ta z młotem. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to może być koniec gry, jeżeli dobiorę leczenie i jeszcze możemy to ugrać, moi drodzy widzowie. Awans Caitlyn. Uważam, że ma już zabicie, uważam, że ma zabicie, widzowie. Uważam, bo to był 2x finansista, no jestem prawie pewny, że ma tu jakieś zaklęcie. Uważam, że powinniśmy w tym momencie atakować. Zagrać w ten sposób i spróbować zagrać pod Zoe. To jest jedyne, co mi przychodzi. Uważam, że to jest jedyna szansa, żebyśmy teraz wygrali to w tym momencie. Blisko. Na pograniczu. Ale Ushaguro. Widzowie, was zapraszam serdecznie na ostatnią, trzecią grę. Bardzo nietypowe połączenie. I zobaczcie, że mamy bardzo fajne karty, ale brakuje nam Zoe. Więc postaram się zagrać tu wokół nieuchwytnych jednostek, ale co to jest? Czemu tu jest Jax? Gdziekolwiek są. No jestem ciekaw, co tutaj pokaże przeciwnik. No i zobaczcie, że sytuację sobie cuję. Szczerze mówiąc, uważam, że nie może nam zabić Zoe teraz. Ale nigdy nie znam tego deku. Udaje się. Pięknie. Najlepiej byłoby,
żebyśmy nie grali tutaj teraz nic i przyjęli te raczej duże obrażenie na klatę, żeby trójka weszła, a później czwórka, widzowie, jesteśmy w świetnej sytuacji. Zauważyłem, widzowie, oby nie dużo obrażeń, proszę, tak trzy maksymalnie poproszę. Bardzo dobrze. Bo widzicie, no ręka pełna zaklęć i chcemy to wszystko wykorzystać później. My tutaj chcemy obronić jakoś Zoe, bo tutaj jest... Kurczę, nie wiem co to jest. To mnie zastanawia, czym ty właściwie... Zoe plus zwiat to jest świetna sprawa. Bo gramy pod nieuchwytne jednostki i zwiat dla nich jest rewelacyjny. Czy ty patrzysz na atak? Akurat niefortunnie, bo zdarzyło się takie coś, ale my, widzowie, mamy doskonałą odpowiedź. Sześć punktów, moi drodzy, obrażeń. Nie wiem, czy mój przeciwnik to zniesie, ale ja na jego miejscu zacząłbym pod Surrendera już grać. W następnej rundzie chciałbym zagrać jeden. Będzie karta do bloku. Mamy już kartę za zero. Zagram już ją, bo chcę zobaczyć, co będę mieć. Kolejna karta pod nieuchwytność. Plus tania karta, która zapewni szybciej awans. Uciszenie. No, ciężko powiedzieć. Uciszenie nie działa tak, jakbym sobie życzył na karty takie jak ta. A z drugiej strony nieuchwytność, że nie mamy kart pod nieuchwytność. No też obiecująco, tak? Bo tutaj 13 punktów obrażeń to jest naprawdę dobra liczba. Zagramy pod nieuchwytność, widzowie. Tak jak mówię, najbardziej zależy mi teraz na kultyście. Mamy cały czas jedynkę do kontroli. Druga Zoe jest Prima Sword, bo jeżeli stracimy tę, to mamy drugą. Chciałbym znaleźć Darkina albo wyposażenie. I możemy blokować 4-2. Nie możemy blokować 4-2. Mało, możemy jeszcze ratować Zoe. Ulala, ładnie to wygląda, kolego. Ale ja gram pod bardzo dobry deck. Bardzo dobry deck. 4-2, więcej obrażeń, wiadomo, prawda? Tu efemeryczność się opłaca, wiadomo. Pytanie, czy w następnej rundzie gramy pod Zywiad, czy pod Szachraja z Dwitemem za 2? Bo Kane, no, zabija, czyści, to prawda. Ale jest drogi. I ta Zoe tutaj, no tak powiem wam, średnio ją widzę. No i jeszcze Kane jak rzucę, no to tutaj tracimy tego Kane'a w pojedynku 3-2. Jak zagram 4-3, słuchajcie, no to fajne obrażenie, ale on kontroluje zaklęciami. Najbardziej podoba mi się pomysł 3-2 plus defowanie zaklęciami i tu prawie wygrywamy grę, bo to jest 5 punktów obrażeń, a mamy jeszcze jedyneczkę, widzowie. Tu jeszcze dwójeczka. Zobaczcie, gramy w ten sposób. I tu jest już prawie koniec gry. To było dziwne, bo my tu chyba kończymy już grę. Pora na zmianę paradygmatu. Mylę się? Jesteśmy prawie blisko skończenia tej gry. Przez to, że rzucił tamtą kartę, ja wiedziałem, że mogę sobie już pozwolić. Nie bałem się żadnych obrażeń z jego strony, jakiegoś może uderzenia. Słuchajcie, no i zwycięstwo. I to uważam, że takie bardzo ładne, takie przemyślane, słuchajcie, z taką finezją. Jako, że poprzednie gry były dłuższe, pozostaję was z taką krótszą, bo wiem, że ostatnio bardzo długie są te gry. Także słuchajcie, wielka przyjemność, bardzo także fajna talia, polecam ją. Widzicie, można wbijać nawet złoto, tak? Zobaczcie, że gram jest tak z dużymi przerwami. I powiem wam więcej, ta pierwsza gra, uważam, że była niefortunna, była szansa na zabicie w jego, ale dostał tarczę magię, to jest RNG, to za co kochamy karcianki i zen, to za co nienawidzimy. Także słuchajcie, dajcie mi znać, jak wam się podobał ten deck. I co? I do następnego, widzowie. Jo.